Witam, dzisiaj postaram się wyjaśnić, jak działa Edo Tensei. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy nigdy nie zostaną wskrzeszeni, ponieważ zawsze będą żyć w moim sercu. Zanim jednak zacznę, to kilka słów wprowadzenia. Znajdą się pewnie w komentarzach ludzie, którzy stwierdzą, że po co taki filmik? Opiszę tutaj wszystkie aspekty tego jutsu. Wiele osób mnie o to pytało, a że to jutsu występowało kilka razy w różnych odstępach czasu i działy się jakieś rzeczy pokroju ożywienia się Madary, ludziom czasem umykają różne rzeczy, co nie jest dziwne, bo ja też nie pamiętałem połowy tego, co opiszę w dzisiejszym filmiku, dlatego dziś pozbieram wszystko do kupy. Zacznijmy jednak od samego początku. Edo Tensei zostało stworzone przez Tobirame, jednak porzucił to jutsu, a następnie ogłosił je jako kinjutsu, inaczej mówiąc zakazane. Kilkadziesiąt lat później Orochimaru ulepszył tą technikę, a Kabuto prawie ją wymasterował. To jutsu polega na tym, że wiąże duszę zmarłej osoby z żywym naczyniem, przywracając ją taką, jaka była za życia i wykonuje rozkazy przywoływacza. Brzmi banalnie, ale tak nie jest, bo jest kilka wymagań. Po pierwsze, zanim w ogóle użytkownik przystąpi do całego przywoływania zmarłego, musi najpierw zdobyć część DNA osoby, którą ma zamiar reinkarnować. Powoduje to, że przywoływacz musi odkopywać zmarłych czy pozyskać w jakiś inny sposób ich krew, narządy czy cokolwiek, co pozwoli mu na użycie DNA. I wygląda na to, że czasami nie wystarczy tylko jakaś kropla krwi. Rodzi to kilka problemów. Trzeba znać lokalizację, w której znajduje się takie ciało lub rzeczy, które posiadają jakieś pozostałości DNA po umarłych. Kabuto stwierdził nawet, że nieraz wskrzesił przypadkowo nie tą osobę, co trzeba, bo ciężko odróżnić rozkładające się zwłoki. Jeśli ktoś je to smacznego. Po drugie, dusza osoby, która ma być wskrzeszona, musi się znajdować w czystym świecie. Są to zaświaty, do którego dusze istot ziemskich trafiają po śmierci i przeszły przez coś podobnego do czyśćca, w którym można spotkać innych ludzi, krewnych, przyjaciół, którzy nie mogli ruszyć do czystego świata z powodu ziemskiego żalu czy po prostu na kogoś czekali, tak jak to było w przypadku Sakumo, który czekał na Kakashiego. I teraz tak. Osoby, które czekają w tym czyśćcu, nie mogą zostać wskrzeszone, czyli na przykład Sakumo nie mógłby zostać zreinkarnowany do czasu, w którym jego syn mu nie wybaczył. Do czystego świata nie można się też dostać, jeśli zostało się zapieczętowanym przykładowo przez Shiki Fusion. Dopóty pieczęć nie zostanie uwolniona, taka osoba nie trafi do czystego świata, a co za tym idzie, nie może zostać wskrzeszona. Po trzecie, aby zreinkarnować jakiegoś osobnika, jest potrzebna też żywa ofiara w postaci naczynia. Inaczej nie ma mowy o reinkarnacji, co daje nam kolejny warunek do spełnienia, jedna osoba za jedną osobę. Jeśli spełniliśmy wszystkie trzy wymagania, to DNA osoby wskrzeszanej zostaje rozmazywane na specjalnym zwoju. Wtedy zwój się aktywuje, a następnie pył i popiół otacza ciało ofiary, która zmienia wygląd na osobę, która miała być pierwotnie reinkarnowana i wskrzeszony otrzymuje wygląd taki, jaki miał w momencie śmierci. W przypadku, gdy reinkarnacja się powiedzie, czakra ofiary, która została złożona do wykonania tej techniki, zostaje nadpisana przez osobę zreinkarnowaną. Pomimo tego, że ofiara w zasadzie jest ciągle żywa podczas działania Edo Tensei, to ich ciało już nigdy nie będzie ich własnością oraz umrze wraz z tym, jak dusza zreinkarnowanej osoby zostanie uwolniona. Po zreinkarnowaniu danej osoby użytkownik może ich przechowywać w trumnach i przyzywać kiedy chce. Tak naprawdę dopóki taki Kabuto miałby żywych ludzi i dostatecznie DNA zmarłych, mógłby ich wskrzeszać tak długo, jak starczy mu czakry na wykonanie jutsu. Wszystkie zdolności takie jak Rinnegan czy Sharingan również zostają przywrócone wraz z reinkarnacją. Każde fizyczne upośledzenie też jest przywracane, choć istnieją od tego wyjątki. Choroby, które posiadali podczas życia, nie zostają zachowane podczas Edo Tensei. Identycznie jest z fizycznymi szkodami, które przyczyniły się do śmierci osobnika. Tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest tak w każdym przypadku. Na przykład wskrzeszony Hanzo nadal posiadał trujący gruczoł czarnej salamandry. Tak samo Madara nie miał dostępu do materiału genetycznego Hashiramy. Ale chyba najlepszą rzeczą podczas Edo Tensei jest to, że wskrzeszony osobnik jest nieśmiertelny. Jeśli taki osobnik otrzyma obrażenia, z czasem się one zregenerują, a nawet jeśli straci część ciała, jest w stanie walczyć dalej. Drugim równie potężnym benefitem jest to, że wskrzeszenie mają nieograniczoną, ciągle uzupełnianą czakrę, która jest to prawda mniejsza niż za życia, ale ciągle regenerowana. To powoduje, że tacy osobnicy mogą walczyć w nieskończoność. Jednak nadal podczas wykonywania jakichś jutsu ich wymagania są respektowane.
tak jak wtedy, gdy Mu użył Banretsu no Jutsu i podzielił się na dwie części, to czakra również została podzielona na dwie części. Dodatkowo wskrzeszone ciała można wzmocnić jeszcze bardziej. Kabuto poddał ciało Madary ewolucji, łącząc jego najlepsze cechy z różnych momentów życia, co spowodowało, że wskrzeszony Madara został przywołany z ciałem z najlepszego jego okresu, a nie z momentu zgonu. Jednocześnie zachował zdolności, które zdobył przed śmiercią, takie jak DNA Hashiramy. Tak samo wskrzeszeni Jinchuriki posiadają swoje ogoniaste bestie zapieczętowane w sobie. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to w większości przypadków ubiór wskrzeszonych jest taki sam, jak i w momencie, w którym umarli, ale nie działa tak samo. Tak jak jeżeli ktoś umarł w zbroi, to po wskrzeszeniu nie ma ona takiego efektu jak za życia, bo składa się z pyłu i popiołu, tak jak reszta ciała. Bronie nie są przywoływane z powrotem i przywoływacz musi sam ją wręczyć przywołańcowi. Co zabawniejsze, Kabuto stwierdził, że ta technika nie wpływa w ogóle na użytkownika. Nie ma żadnych negatywnych efektów, a nawet jego śmierć nie spowoduje zatrzymania tego jutsu. Jest jeszcze kilka sposobów na anulowanie tego jutsu, ale o tym później. Jak już wspominałem, Tobirama stworzył tą technikę, jednak była ona słaba. Reinkarnacje nie były tak silne jak za życia, ba, były bardzo słabe. Orochimaru ulepszył to jutsu nieco i otrzymywał silniejsze kopie zmarłych. A Kabuto dopracował ją na tyle, że osiągał prawie identyczną siłę użytkowników podczas reinkarnacji, jaką mieli za życia. W niektórych przypadkach nie udało się tak bardzo zbliżyć do mocy za życia, bo w przypadku Madary jego umiejętności były ograniczone podczas gdy był wskrzeszony. Kabuto oznajmił, że nie potrzebuje nawet używać czakry do kontroli ożywieńców, co powoduje, że nazwał ją najpotężniejszym jutsu na świecie, co jest zrozumiałe. W ten sposób słabszy osobnik może mieć znacznie silniejsze marionetki, które go bronią bez końca, oczywiście w ramach rozsądku, jeśli jakiś ożywieniec jest zbyt potężny, to może się oprzeć kontroli. A gdy jesteśmy już przy kontroli, to są jej dwa poziomy. Pierwszy to taki, który powoduje, że osoba zreinkarnowana zachowuje swoją osobowość i wolną rękę co do wykonywania zadania, pod warunkiem, że przywołaniec spełnia zadanie zlecone przez przywołującego. Sprawia to, że ożywieńcy są silniejsi, bo znają własne umiejętności najlepiej i po prostu wiedzą, jak je wykorzystać. Jest to jednocześnie zaletą i wadą, ponieważ jeśli ożywieniec tak naprawdę jest przeciwny woli swojego pana, to może robić wszystko, żeby mu przeszkadzać. Przykładowo podpowiadać przeciwnikom, co teraz zrobią, czy jak najlepiej się ich pozbyć, lub podejmować celowo gorsze decyzje w walce. W przypadku tej kontroli najlepiej to działa wtedy, gdy człowiek wskrzeszony ma ten sam cel, co jego przywoływacz. Podczas tej kontroli twardówki przywołania są koloru szarego. Druga kontrola jest odwrotna od pierwszej. Ich osobowość jest całkowicie wyeliminowana. Wtedy osoba, która użyła Edo Tensei, ma kontrolę nad każdym działaniem swojej marionetki, może nawet za nią mówić. Naturalnie ta forma kontroli jest gorsza niż ta pierwsza, ponieważ jeśli kontrolujący musi decydować o każdym działaniu przywołańca, musi się też na niej skupić i najlepiej, żeby znał wszystkie jej możliwości. Podczas tej kontroli twardówki przywołańca są koloru czarnego. Tak jak już wspominałem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie tej technice, to śmierć użytkownika, który jej użył, nic tutaj nie da. Są tylko trzy sposoby, aby zakończyć tę technikę. Po pierwsze, można usunąć duże zreinkarnowanego ciała, tak jak to zrobił Hiruzen z Hashiramą i Tobiramą za pomocą Shiki Fusion. Po drugie, co jest dość oczywiste, to może zrobić to osoba, która użyła tej techniki. Tak samo prosto można ją anulować. Choć jest tu też jeden mały wyjątek, bo mędrzec sześciu ścieżek też był w stanie uwolnić ludzi z Edo Tensei, pomimo, że to nie on ich przyzwał. Trzecim sposobem jest wpłynięcie na zmarłą duszę w jakiś emocjonalny sposób, co pozwoli jej duszy odejść, tak jak Kankuro zrobił to z Sasorim. Po każdym z tych uwolnień ciało wskrzeszanego rozpadnie się w proch, a dusza będzie spowita światłem. Nawet jeśli reinkarnacji nie da się przerwać w taki prosty sposób, to nadal można ciała wskrzeszonych zneutralizować. Na wojnie widzimy niejednokrotnie taki scenariusz. Najpierw się daną postać unieruchamia na różne sposoby, a następnie umieszcza się na nich pieczęć, aby nie stanowiły żadnego zagrożenia. Dodatkowo kule poszukujące prawdy mogą zanegować regenerację ożywionych ciał, co spowoduje, że osłabi to wskrzeszonych, a ponadto można je wtedy zabić, jeśli trafi się je chociażby w serce. Istnieją jeszcze inne sposoby anulowania chociażby kontroli przez wskrzeszającego, ale są to naprawdę nietypowe przypadki i nie wlicza się ich do oficjalnych przeciwdziałań, bo są po prostu w większości przypadków nie do powtórzenia. Mowa tutaj o tym, jak Itachi wyzwolił się za pomocą Kotoa Matsukami. Tak samo Madara wyzwolił się spod kontroli, nie tracąc przy tym wszystkich benefitów płynących z tej techniki, ponieważ znał ręczne pieczęcie, które pozwoliły mu na zerwanie kontroli.
Te pieczęcie to wąż, baran, dzik, pies i tygrys. Zapamiętajcie to sobie, może kiedyś wam się przyda. Jeszcze innym sposobem jest przejęcie kontroli nad wskrzeszonym za pomocą techniki sześciu ścieżek, tak jak to zrobił Obito z Jinchuriki, lecz wciąż przywoływać może ich odwołać, nie posiadał nad nimi jedynie kontroli. Istnieją jeszcze ciekawostki na temat tego jutsu. Przykładowo pamiętacie, jak Orochimaru przyzwał Hashiramę i Tobiramę, żeby walczyć z Hiruzenem? W tamtym momencie pojawiła się też jeszcze trzecia trumna, w której miał znajdować się czwarty Hokage. Tej sceny nie ma nawet w mandze, w anime natomiast nie ma to żadnego sensu, bo przecież Orochimaru musiał wiedzieć, że to wezwanie jest niemożliwe, ponieważ przedtem musiał przecież wykonać rytuał przywołania, o którym wam mówiłem, ten ze zwojem. To nie Hiruzen powstrzymał to przywołanie, nie miało się po prostu prawa udać. Drugą ciekawostką jest to, że Orochimaru czy Kabuto nie są nieomylni, co potwierdza wcześniejsze słowa właśnie Kabuto, że czasem przywołuje się nie tych co trzeba. I tak Orochimaru przyzwał Osoiego zamiast Toroiego, a Kabuto wskrzesił Chukaku i Haijiego zamiast Chiriku i Hanzo. Ostatnia rzecz to moja własna interpretacja na pytania, które padały niejednokrotnie, a mianowicie czy można przyzwać kilka razy tą samą osobę? Odpowiedź według mnie brzmi tak. Oczywiście nie mówimy o tym, że w tym samym czasie, że jakimś cudem będą sobie przyzwani dwaj fu, bo to jest niemożliwe. Przywołana dusza nie znajduje się w czystym świecie, więc nie da się przyzwać dwóch takich samych osób. Chodzi bardziej o to, że po przyzwaniu takiego fu i wyzwoleniu go z tej techniki, jego dusza znowu trafi do czystego świata, o ile jej nie zapieczętowaliśmy, czy coś dziwnego się z nią nie stało, wtedy można go ponownie wskrzesić. Oczywiście można by to robić tak długo, jak starczyłoby komuś żywych ciał oraz wystarczyło DNA przywołańca, bo zdaje się, że po wskrzeszeniu to, co ofiarowało się jako zapłatę za to jutsu, po prostu znika. Ogólnie podsumowując, ja uchyliłbym się do teorii Kabuto, jakoby Edo Tensei było najpotężniejszą techniką, jaka istnieje. Na serio. Jej jedynym minusem jest to, że wskrzeszony może się w jakiś sposób wyzwolić z sideł kontroli, czy przeszkadzać lub nawet ją anulować, ale nawet zakładając, że 10% wskrzeszeńców by to potrafiło, to jeszcze masz te 90%, które nie jest w stanie tego zrobić. Poza tym w Naruto istnieje wiele antagonistów, którzy chętnie będą pod pewną kontrolą, aby tylko móc siać zniszczenie na lewo i prawo. A przecież nie musi to być tak tragiczne. Jeśli by się chciało, można ożywić osoby dobre, przykładowo Minato, żeby sobie żył po prostu na tym świecie. Nie jest to etyczne, bo jednak trzeba poświęcić żywego człowieka, no ale tej techniki można użyć w pewnym sensie w pozytywnym znaczeniu. I to by było na tyle. Co myślicie wy o Edo Tensei? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!